Kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1581 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zmiana uchwały 80/12/25/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia w roku 2013 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na konserwację grobów i pomników nagrobnych na cmentarzu rakowickim i starym cmentarzu podgórskim. Realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie gminy miejskiej Kraków oraz rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na cmentarzu rakowickim przy ulicy Prandoty według protokołu typowania. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1581, w trybie jednego czytania referuje pani dyrektor Dorota Iwanicka. Ja myślałem, że pani dyrektor już jest. Tak, szanowni państwo, projekt tej uchwały wynika z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych i kwota oszczędności została przekazana na inne zadania w ramach tej uchwały. Ale proszę o spokój. Dlatego powstała konieczność zmiany na poszczególnych punktach stawki dotacji przedmiotowej. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie będzie w bloku głosowań. Chciałbym poinformować państwa radnych, że mamy jeszcze 6 punktów obrad. Potem odbędzie się głosowanie, godzinna przerwa i będzie pierwsze czytanie projektu budżetu.